dobry, cześć, witam was. Bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a dzisiaj z nami jest Joszelka i Ren. Hello! Hejka! I dzisiaj trzeci odcinek z Apokalipsy Zombie. Dobra, słuchajcie, w takim razie ja przetłumaczę, co tu mamy napisane. Wszystko jest po francusku. Oczywiście przez Google Translator, także ja kompletnie nie wiem, czy to naprawdę tak tłumaczę, to jest okej. Okay. Nie, jest okej. Okay. Dead meat, czyli martwe mięso. Od kilku dni nie znaleźliśmy nic do jedzenia i nie spotkaliśmy nikogo od co najmniej tygodnia. Wow. Zajrzyjmy do środka, może dostaniemy niektóre puszki. Czyli teraz szukamy jedzenia. W poprzednim odcinku, właśnie, jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, koniecznie zobaczcie pierwszy, drugi odcinek, bo to jest powiązane fabularnie. W poprzednim odcinku akurat... musieliśmy bronić swojego domku. Swojego domu, ale musieliśmy już go opuścić w takim bądź razie i udać się dalej. Poszukiwaniu jedzenia. Tak, okazuje się, że mięso zombie nie smakuje tak dobrze. No, jest takie... A próbowałeś? No, przecież jedliśmy poza odcinkami. No dobra, mogłeś mi mówić. No dobra, przepraszam. To jest wstydliwy temat, nie? No ale już teraz przynajmniej wiemy, z czego robią się twoje batoniki. No tak. Dobra, więc, słuchajcie, dobra, lecimy dalej, dobra. Bardzo, gotowy. O, tak. Wyszelka sama, jak zawsze, najsilniejsza. No, ja najsilniejsza. Silna kobieca postać w naszym teamie. Gdzie będziemy szukali tych puszek? To jest dobre pytanie. Pewnie w świetniku. Jako dwa koty powinniście najlepiej znaleźć te dwie puszki. Ej, tak. Każdy w swoim domu jest. Co? Okej, okay, ej, mamy ograniczoną amunicję, uważajcie. Wystarczy podnieść. Bardzo ograniczona amunicja. Wystarczy podnieść. Strzelbę. A, faktycznie gdzieś tu jest. Szukam, szukam. O, jest, dobra. Ale lgnął do mnie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na jakiejś dzielnicy. Schroniliśmy się tu przez ostatni tydzień, tutaj byliśmy. Teraz musimy jechać, szukać jedzenia. Hej. Masz auto? Dobra, Ren, dawaj, czekaj. Wsiadam. Dawajcie. Nawet światła nie ma. No strzelajcie w niego. Jedyne co mu, bo mnie też, nie. Czekajcie, osłaniam. Teraz się zemszczę. Nie potrzebuję kobiety. Zgiń. Go, 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 wsiadaj, wsiadaj, Ren, wsiadaj, Ren. Wsiadam. Dobrze. Poczekaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, szybko. O, jedziemy. Dobra, dobra, uciekamy z tego miejsca. Tu już niestety za dużo zombiaków widzę. Nasi sąsiedzi chyba jednak tego nie przetrwali. Chyba zafiksowali się. Za dużo anime. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w ogóle prądu nie ma. Wyłączony prąd jest tutaj wszędzie. Jest taka żółta poświata, tak by ktoś... bo nie miał kto przyjść do pracy w elektrowni. Te budynki w oddali, jak to w ogóle wygląda. No, postapokaliptyczny. Klimacik. Bardzo. I w ogóle świeci ten, ten Maze Bank świeci tak trochę. No. Ale że to jest jedyne miejsce, gdzie tam jest prąd. Może tak być. Na jakąś glory, glory chwałą się. Tak, bo tu dziwne jakieś rzeczy się dzieją, śmigłowce. Tak. Ale mi wygodnie jeszcze tutaj kilometr. Z tyłu. Tak, jeszcze kawałek mamy do przejechania. Bardzo. Zero stresu. Także na spokojnie. Słucham? O, stacja benzynowa, może w instrybutorze coś będzie. Dziwnie siedzę? Tyle. Ren, ty nie, myślę, tak, że siedzisz, ja nie wiem, tak? Bo chce mi się wymiotować teraz. Wyjść. Nie, wymiotować. O, to jakiś wieniec, no bo... ten. Po prawej tak był wieniec. Dziwnie. Dobra. Co wy macie do mojego siedzenia? Jedzie. Siedzę sobie wygodnie. Wow. Nikt nie mówi teraz o twoim siedzeniu. Dobra, a, spokojnie, czekaj, twoim... powoli dojeżdżamy. Skupcie się, tyle. Musimy patrzeć, co tu się dobra. Dzieje. Bo tutaj dzikie akcje mogą być. To mało. Na razie jest bardzo tyle. Ciemno. Daj sobie do nosa. Chyba, do jakiejś mieściny, której powinien być, powinno być żarcie. No jestem tak głodny, że aż kaszel mnie łapie. Prawdopodobnie. O. Willy Wonka jest. Willy Wonka albo Mr. Beast. Dobra, wysiadam. Nora. Dobra. O, widz! O, to jest jakieś inne auto. Czekajcie, dobra, tu zaparkuję. Widzę. To jest jakieś dobra. W ogóle. Na razie nie wchodźcie, zobaczmy co tu się dzieje. Co to jest w ogóle? Widzę aut. To są boksy. Widzę broń. A, może faktycznie to jakaś fabryka tego, pasztetu pewnie. Jest. Albo czegoś innego. Proszę się położyć, dobra. Proszę odpoczywać dzisiaj. Chodźcie, zbierzmy się tutaj przed wejściem. Myślę, że to dobry pomysł.
Ja widzę tam w środku bronię i chcę je. Dobra, chodźcie, już widzę. Do przodu. Już widzę bronię. Do środka. Idę po tą bronię. Latarki na E, włączcie latarki na E. No, taka totalnie tutaj. Widzowie! No. A, bo to taka ubojnia. Tak. Można powiedzieć, no. Tylko niestety jest bardzo dużo zombiaków, niestety właśnie... Oni też szukali jedzenia chyba. Chyba. Dobra. Spokojnie, może znajdziemy jakieś żarcie. Pan się ochroniasz! W porządku, pilnuję. Nie, Rona, czekaj, bo ja tu... No wypchaj się z tym! Dobra, zestartowaliśmy grę. Działa! Wszystko teraz śmiga jakby trochę. Ale w ogóle tu strasznie dużo mięsa jest. Takiego zepsutego. Ła, trochę boli mnie to wszystko. I nawet nie, surowe, no, nie? No, ej, ostrożnie, słuchajcie, tutaj po prostu... Ja nie wiem, skąd tyle pracowników tu się wzięło? Oj, oj. No to przyszli tutaj ci, którzy myśleli, że... Tej nasmarowało ich. Ja biegnę do przodu troszeczkę i zacznę strzelać po prostu tam do tyłu. O. Ale tak się nie da, bo oni są i z przodu, i z tyłu, i wszędzie. Musimy ich chyba po prostu wyprzedzać. Po prostu musimy chyba biec do przodu po prostu, tylko no i wyłącznie. Powoli do przodu lecimy, powoli do... Jerona, jaki tłum tutaj jest za mną! Pan duży tu jest! Jaki duży? Pan garniaku, on trochę więcej ammo przyjmuje. Dobra. Na raz. Fani ła, z tyłu. No przestańcie! Dobra, ciachać tam! Ciachać i... Jerona, z tyłu! Gdybym miał swoją bazukę. Jerona, co tu się odwala? Dobra, wale, ile normalnie amunicji, czyli 10 tysięcy, szkoda, że nie mogę tym szybciej. Przepraszam, jest dzieckiem, o, dobra. A ja bez. Dobra. Czemu oni mówią ar? Jakby, no jakby, bo to jakby, są zombiaki. Nie, bo to jest o, ten jak... To są piraci. Jak piraci z Karaibu, dosłownie. Dobra, czekaj. Dobra, leć. Dobra, pewnie, zombiaki. Jack Sparrow to pewnie tak był. Tak jest, zombiaki, zapamiętajcie dzień, w którym prawie złapaliście kapitana Arena Sparrowa. Słuchajcie, myśmy tu weszli po żarcie, teoretycznie. Tak, i tutaj tam z tyłu, nie wejść to przypadkiem. O, tam jest jakieś wiadro. Tam jest wiadro, tam prawdopodobnie jest mięso jeszcze świeże. Jedzenie jeszcze dla nas. Jeszcze nie wyżarły. Więc prawdopodobnie, ja sobie życie muszę uzupełnić. Więc a prawdopodobnie ja jeszcze, no Boże, weźcie ich stąd! To próbuję! To jest nieskończoność, skąd oni wychodzą, chyba z jakichś kanałów czy coś? Oni się po prostu szybko mnożą, niczym króliki. Dobra, podnosimy wiatr razem, chodźcie. Dobra. Powoli cofam. Ja będę świecił, a ty podnoś. Weź wiadro, weź tu, o dobra, ja wziąłem wiadro jakimś cudem, o tu jest więcej tych wiader. Ja tylko to jedno dobra, widziałem. Joszaka, ty wziąłeś swoje wiaderko? Nie widziałam niczego. A masz tu wiaderko swoje? Nie mam. Dobra, to idziemy powoli, musimy. To nie będziesz się bawić w piaskownicy. A to wybaczcie mi to pasuje. Nie może. Dobra, tak walcie, nie przestawajcie strzelać. Nie, musi mnie zobaczyć, co jest tam dalej jeszcze. A tam głębiej? A to no, czekajcie. Może tam jest inne wyjście. Nie, ona tu dobrze. No to zobaczyliśmy, co jest. Nie ma, ale teraz jesteśmy otoczeni przez zombie. Chyba wy. Zombiaczki. Ja jestem jak Chuck Norris, otaczam wszystkich. Oni tu się respią. Tak, musimy ewentualnie zacząć iść do przodu. Patrzcie, mołotowek tu mam. No co chyba ty? Mam mołotowka, pewnie. Czekajcie, palić będę tutaj. O nie. Jerona. Dobra. Odsuńcie się. Dobra, odsuńcie się, chodźcie tutaj. Biegnę, poczekaj. No poczekaj. Uwaga, przebiegamy, jaramy temat. Ren, nie rzucaj tam, gdzie biegniemy, hopie. Weź to za zabawa, no. Razem. Przesuń się. Muszę widzieć, jak on biegnę po prostu. Plecy, co ty robisz? Rzuciłem akurat tak plecami się odwróciłeś, prosto na plecy ci rzuciłem. Ła! Teraz zdechnę. Dobra, miotam, uwaga! No ale czemu na nas? No bo dezynfekuję to ogniem. Tak jest najprościej. Dobra, spokojnie, Ren, żyjesz? Gdzie ty? A ty jesteś, Ren, tutaj, dobra. Urwali mi język, trochę dobra, za nie mówiłem. Dobra, rozwal tam. Ale płaczą. Ale fajnie, oni padają tak szybko. No ale co, no jak mam tu przebiec, jak tu mi płonący robicie? Płoń przez biegnij i płoń. Ren, to jest dobry plan, żeby rzucać tam, gdzie biegniemy. No wiem. Idealny plan. Po prostu chcę słyszeć, jak cierpią. Zaraz my będziemy cierpieć, chciałem powiedzieć. Masakra, dobra. Chodźcie, szybko. Rzućcie tam zasłonę. O nie.
Nie we mnie! Mierona. Jednak w ciebie! Dawajcie szybko! Teraz tędy. No dobra, no. Pod ogień. Zjaram się, co mi tam. Dobra, rzuciłem tego! Typa no, tutaj! Aha! No, jakiś ziutek biegnie z tobą. Chyba batonik. Dobra. Zjarajmy go. Dobra, pięknie. Okej, wziąłem strzelbę. Chodźcie, tu jest punkt. Do lokalizacji, tutaj mamy podejść. A gdzie jest lokalizacja? Okej. O nie. No, tutaj wielki, wielki punkt stał obok. A ja nie koniec! Dobra, moi drodzy, musimy wziąć w takim momencie kolejne zadanie. Znaczy, no, kolejna część. Zdecydowanie. Tak, kolejną akcję. Odcinek, fabułka. Kolejna część naszych przygód. Dobra, moi drodzy, piąta część naszej wędrówki wśród zombiaków. 18 dni później. Już tłumaczę, co jest tam napisane. Znaczy tak tłumaczę na zasadzie, wiecie, tak trochę drętwo to będzie. Więc uwaga, to musiało być dobre 2 tygodnie od wieczoru na farmie. W mieście też roi się od zombie. Ale najbardziej martwi mnie uzbrojeni faceci, których widzieliśmy z Vision Winewood. To biura FBI. Na pewno będziemy znać to, czego jesteśmy warci. Okej. Chyba dobrze poszło. Każdy musi się domyślić, o co chodzi. Oczywiście, wiemy, że musimy przetrwać. Tak, czyli to jest 18, czyli ponad 2 tygodnie później po farmie się będzie działo. Gdzieś na ulicach biegają uzbrojeni agenci FBI i prawdopodobnie tam będzie mogli znaleźć to, czego szukamy. Więc lecimy dalej. Proszę bardzo, kontynuujemy. Oczywiście jak nie pamiętacie, żebyście obejrzeli sobie wcześniejsze, bo to... No i tak, zdecydowanie. Bo to wszystko fabularnie powiązane, związane, połączane, sklejone, szczepione i w ogóle. Tak nie jest. Jestem pewna. O nie, jestem bez kotu. Dobra, ja coś czuję, że to będzie... Tutaj widzę budynek chyba FBI-ki. No, się fajne przydziały. Burza. Wow. Słyszę burzę. Ja tylko też słyszę, nie widzę jeszcze. O, też? Żyję. Burza, o, klimatycznie. Tu widzę kolega, jak biegnie. Jest więcej zombie. Weźcie sobie strzelbę szybko. Ja są strzelby. Na mini mapie masz wszystko oznaczone. Dobra, mam. I co dobra, teraz? Pogoda się niestety wiecie. Trochę popsuła. Ja chyba jadę. Musimy jechać do biura, tak? FBI, dobra, wręcz, czekaj. Siadam. Jedź, go. Yeah. Więc przez jakiś czas, ostatnie 2 tygodnie spędziliśmy w mieście. I właśnie tutaj w tych domkach. Przetrwaliśmy w tym jakby motelu chyba. Nie wiem, czy to był motel, czy jakieś takie domeczki. Damy radę do końca sezonu. Tak. Także, ale jedź powoli, bo to rozwalisz auto. Nie aż tak powoli, tak szybciej, bo nas wyciągną z auta. Tak przepisowo. Okej. Okay. Muszę spieszyć kamery. Auta, które ma dach? Przecież pada deszcz, stary. Masz maskę, kaka kask. Tam jesteś maska kask. W ogóle pozamykane drogi są. Nie wiem czy znajdziemy, musimy znaleźć drogę przejazdu. Jedź według GPS-a, bo on pokazuje drogę przejazdu. Piękną, cudowną. GPS pokazuje tutaj, że nie uwzględnia jakiś, nawet uwzględnia te dziwne kamienie na drodze. Czerwone tak, kółka. No. Wiesz co, jedna rzecz. Terakotowa arma. W sumie. Ponad 18 dni później to teraz jest. No, zarosłem. Wcześniej minęło koło tygodnia. Wcześniej też jakoś koło tygodnia. To będzie już chyba trzeci miesiąc już minął chyba. No. Od apokalipsy. No. Chyba mi się dobrze. Damy sobie radę. No. Bo deszcz pada, to się pochowali. No. Jak na... Na razie jest mało, ale... Ale duże słońce, księżyc. W mięsnym, jak byliśmy tam w ubojni, no to tam było... Aha. No to tam się przejść nie dało. Ona już po prostu wyparła te wszystkie... Nie, to zombie jakby tam nie było, co to tutaj, okej, to tutaj. Gdzie ty jedziesz? Tu Nie jedź, tam topie! Cofaj, tutaj wejście jest, po prawej! Niech będzie, dobra, to wysiadam. Dobra, wysiadamy, szybko! Ty, tu jakieś normalnie ziomki biegają. Nawet szeryf tu biegną. Dobra, chodźcie szybko tutaj do tego i bronimy się, szybko! Szybko! Osłaniać! Czekam na schodach Stanisława. Ja mam tutaj wejście. Zobaczcie, tu jest punkt jakiś. Ja mam tu, no. Dobra, tu jest wejście, chodźcie. Czekajcie, osłaniajcie szybko. Bo idę. Lecy. Dobra. Idziemy do środka. Do środka, chodźcie. Dobra, nie krępujcie się. Ciemno. Oj tak. Chciałem włączyć latarkę i automatycznie wyszedłem. Posuńcie się, bo nie mogę przejść.
Przesuń się, Roszelka. Tam jesteś, przesuń się, nie mogę przejść. Bo klikam latarkę i ten wychodzę. Dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. To są agenci? Nie. Dobra, spokojnie, oni tam jest chyba zamknięty typek. Tam jest ale typek pójdę zamknięty do raczej. On mówi, że zje mi mózg. W ogóle dobra, zombie, który powiedział coś. Na razie jest w miarę spokojnie. Dobra, chyba usłyszeli strzały. Ja sobie broń podniosę. Strzela? Który z was strzelał? Nie, wcale to nie ja. Dobra. Ja? Strzelanie? Nie wiem, o czym mówisz. Dobra. Chodźcie, idziemy powoli, musimy proponuję udać się do organizacji tam. Ale wow, ci dał hita. No właśnie, strzelił mi tak normalnie jasne, tego, tak, że... wiesz co, oni chyba się respią w tym... Za wami też się tutaj. Respią. Dobra, chodźcie do windy, podchodzimy do windy. Dobra, do windy, okay, do środka. Tylko... klikamy, wchodzimy, jedziemy. Najpierw już? Musi się otworzyć drzwi no, windy. Dobra, uwaga, przechodzimy po prawej. Dobra. No gdzie tu leci? Dobra, powoli do przodu, małymi krokami do przodu. W ogóle, czekaj, czy jesteśmy na tym piętrze? Nie. Nawet nie patrzysz. Ej, normalnie mam wrażenie, jakby to samo piętro to było. Dzięki już. Czekaj, mam próba przeładowywanie teraz. Nie, to jest inne piętro. No, musi być inne. Nie, czekaj, jak? Mam wrażenie, że to jest... Nie, no to jest inne. Chyba ci podgryźli trochę mózg, co? No właśnie, ciężko myśleć, jak nie ma się mózgu. O nie. To nie jest do końca to, co powiedziałem. Nieprawda. No weź tutaj, chłopie! Dobra, otwarte jest, przejście jest otwarte. Wchodzimy powoli do przodu. Czekajcie, wezmę sobie tego uzika. O nie, gotowi? Ktoś chciał się poza kolejką wcisnąć, dobra. Lecy. Dobra, wchodzimy. Okej. Okay. Dobra, tutaj, dobra, do góry. Okej. Okay. To jest to 8 piętro. To jest opętane. Właśnie tutaj prawdopodobnie znajdziemy jakieś informacje na temat tego, co się stało. Jeszcze z tyłu. Dobra, zaludnienie na schodach trochę. Tak, jak wiecie co, ja wezmę, będę, dwie osoby strzelby świecą, a jedna osoba musiałaby wziąć chyba karabinek jakiś czy coś, co? Myślę, że... Josaka, gdzie ty jesteś? Ja zostałam na dole, bo już się zostawili mnie z zombiakami. Dobra, spokojnie, czy to jest... Mówiłaś, że chcesz... 50. No, nadal dalej do góry. Dobra, jeszcze wyżej. Tam jakaś kobitka. 51. Nie jestem zainteresowany. Dobra, 51. Uwaga! No, zamknięte. O, facet w garniaku. Tak, zdarzają się i tacy. To są pewnie ci agenci. Bo chciały nam wcisnąć kredyt. Dobra, lecimy powoli, go, góra. Wow, 5-2 się otworzyło. 52 piętro, na 52 wychodzimy. O nie, to nie była Joszelka, to był zombiaczek. Jakbyśmy mogli zabrykadować drzwi czy coś, to było... Wow! Postaram się. Oni się respią w drzwiach, więc... Dobra, spokojnie. 53. Dobra, słuchajcie, źle żeśmy poszli. Mieliśmy pójść na nie 52 wejść, tylko na 53. O nie! To, no to grill, najgorzej. Grill, Urena. Dobra, idziemy powoli do przodu. Chodźcie. Chodzę. Tutaj, tędy. Karabinek, dawaj. Dobra. Gdzież? Otwieram drzwi. Telbom. O, tu tutaj typiek! Nie wiem, okay, zablokował. Plecy! Dobra, po prostu do przodu, tam widzę już punkt jest. Powoli coś tam jest, tam chyba, coś tam, nie jest. Tam jest, winda, co tam było. Ale tam okay chyba jest coś, co będziemy potrzebowali. Pusto. A, komunikat. Tak, patrz tutaj! Chłopie! Tam są serwery przecież, jak pamiętam. To jakieś bomby w ogóle. Bomba przylepa. Tak. To trzeba będzie... Bo ja chyba tak. Chyba wiem, o co chodzi. Okej. Okay. Odsuńcie się, to trzeba ja by rozwalić nie, to. Nie chcę tak. Gotowi? Nie. Uwaga. Dobra, wysadzimy drzwi. Dzięki. Dobra, drzwi wysadzone. Wbijamy? Dobra, wchodzimy. No tak, przesuń się, Joszel. No. No rozbijam tutaj. Tutaj do podniesienia był obiekt jakiś. Obiekt? Na samym wejściu. To ale tam wziął drugi. Ja nawet nie widziałem, okay, co biorę. To są dyski, wiesz, prawdopodobnie z danymi. To chyba tak, tyle. Trzeba będzie je sprawdzić. No, może okay jest na nich GTA 6. Dobra. GTA 6. Teraz musisz stąd wejść, tak? Tą samą drogą?
Podejrzewam, że teraz tą drogą będziemy musieli wychodzić. Okej. Okay. GTA San Andreas Definitive Edition. Nie ma, a jest tam winda? Nie wiem, chyba nie. Chyba nie działa. Okej, okay, dobra, dobra, słuchajcie, to lecimy chyba tutaj na piekte. Tym przejściem, którym mieliśmy przejść wcześniej. A, przewróciłem. Wcześniej, czyli na 52 i schodzimy przez ten. Albo schodzimy na 52, chodź, 52, żółte kółeczko to było. Tak, dobra. Okej, okay, to więc tak. Na 52. A więc dobra. To tak. No. Dobra, lecimy. I teraz myśmy musieli do końca, tędy tutaj, do końca. Tędy musimy iść, nie? Tędy musimy iść jeszcze, bo chodźcie tak, powoli. Powoli czy szybko? Szybko! Wow. Nie, powoli, spokojnie, osłaniajcie się. Tutaj prowadzę, mam znicz olimpijski, biegnę. Osłaniajcie się powoli, że tak powiem. Tutaj tam na dół, tam trzeba zaskoczyć? Tak. Dobra. Wow. Okej, okay, kolejny żółty punkt. Jest żółty punkcior, okej. Okay. Jest. Tylko teraz się pali, poczekajcie. No to dorzucenie nie pomaga. No tu jeszcze mnie pani leje, dobra, ja nie mogę jej oddać nawet. Tu jest zejście w dół, tu jest zejście w dół, tędy. Spoko. Dobra, przeładuję, mam mało. Nie przejdą, bo się cykają. Dobra. Spokojnie. Spokojnie tu przechodzimy, dobrze, elegancko. Dobra, idziemy. Dzień dobry. Jakaś spalona część budynku. Albo po prostu tutaj faktycznie zombiaki... Mini SMG. Tutaj wszystko jest spalone. Tak, coś tu się musiało zdarzyć. Jakieś grillowanko. Okej. Okay. Albo próbowali zatrzeć do wody, tylko nie zdążyli spalić całego budynku. Też. No nie? Mogli próbować. Powstrzymać to. Ten cały chaos. 51. Dobra, 51, dobra, chodźcie. Idzie, Ren, czekamy na ciebie. Dobra. Dobiegam. Żebyśmy się nie zgubili, bo tutaj jest istny labirynt. No trochę dobra. Tak. Ej, zabijaczek tu biegnie za wami. Dobra. Już chyba nie biegnie. Chyba się przewrócił, potknął się na schodach. Do przodu. Tego nie biega się po schodach. No, dlatego właśnie tak, racja. Jakby ktoś pytał, dlaczego, to dlatego. Dobra, wejście na górę. Jej. Uihi. Okej, okay, tu zejście, tak? Dobra, schodzimy niżej. Podejrzewam, że tak. Dobra, dobra. Małymi kroczkami. Zombie garnia. Uważajcie, żebyście nie nadepnęli na jakiegoś zombiaka czy coś. Ktoś tu wąchał palce. To one krzyczą, jakby ten. No, no już tak nie żyją. Tak, akurat był mój głos. No to po lewo. Nie krzyczałaś za moim po lewo. Dzięki. Dobra, jest wyjście, jest wyjście. Uwaga, plecy! I nie tylko. Dobra, szybko! Wychodzimy! Czekali na nas! Dobra. Komitet powitalny. Ej, tu jest jakiś inny samochód. Ej, słuchajcie, chodźcie! Wygląda sympatycznie. Tu jest auto! Dla mnie nie będzie nam padało na łeb. Wow. Wsiadasz, czy zaraz wyciągnę sobie auta? Dobra! Upgrade siedzę. Auta! Woohoo! Dobra, okay. Ale pojeździłeś? Tylko właściwie podejść tam. No, wystarczyło. Przejechałeś się? Spoko. Wystarczyło. No i przeżyliśmy kolejną. Przeżyliśmy, tak. A, i zebraliśmy do wody. Zobaczymy, co to było, co tam się dowiedzieliśmy w następnym odcinku. Tak jest, uwaga, trzymajcie się. Także oglądajcie. Bye. Pa, pa.